Z nami gorilla, który może centymetrami nie straszy, ale myślę, że mało kto chce wpaść na gorillę na Gromdzie. No tak, ksywa się nie wzięła z gabarytów, tylko z siły. Słuchaj, fajne zestawienie stylowe właśnie. Wielki chłop kontra też wielki chłop, ale jednak o głowę niższy. Myślę, że Słomka nie jest zachwycony. Mam wrażenie, że taki wbrew temu, co przecięty taki człowiek z ulicy twierdzi, jak ktoś jest niski, ma bardzo mocne nogi, wskakuje i wyskakuje, to dla takiego wielkoluda jak Słomka, no nie jest to przyjemny styl. No na pewno właśnie po to mam taki styl, bo wiem, że się bije z większymi i żeby im utrudniać, żeby nie dać się trafić i żebym ja zadawał i niszczył tych rywali. Chyba taktyka jest prosta, ty raczej na dżeby się nie będziesz tutaj bił, ty będziesz skracał ten dystans jak najszybciej, błyskawicznie, te twoje umyślone nóżki będą ci w tym pomagały raczej. Taktyka prosta, jako 30 cm niższy mańkut będę trzymał na dystans lewym prostym. Może prawym będzie ci łatwiej. Nie, no żartuję. Specjalnie taka przekąśnie. No tak. Poczekamy do jutra, zobaczycie jaka taktyka. Szef Gromdy mówi, że to może nie jest eliminator, bo jednak Wasyl ma te pierwszeństwa do walki o pas. Natomiast ewidentnie zwycięzca tej walki, bo obaj jesteście niepokonani, to bardzo mocno zbliży się. Jeżeli zwycięzca tej walki wygra następną walkę, to już na pewno praktycznie bije się o pas. Czy na pewno, to trzeba spytać prezesa, ale na pewno wygrana czy jednemu, czy drugiemu da bardzo dużo. Ja na pewno będę lobował za tym. Dobrze, super, dziękuję bardzo, bo nie biorę innej możliwości, tylko zawsze swoją wygraną, po to wchodzę do ringu i mam nadzieję, że będzie tak tym razem. Te duże chłopy mają to do siebie, że te serduszki jest czasami mniejsze, natomiast Słomka udowodnił z kapo, że te jaja jak grejpfruty też tam są. Tak, jeżeli powiedziałeś o serduszko, myślałem, że mówisz o cardio, ale jeżeli o wolę walki, to tak, ja wiem, że to jest góra, ale on jest twardy i że to nie odpuści po silniaczku, czy tam po jakimś lekkim rozcięciu, tylko to będzie musiała być demolka i a on tak samo będzie chciał zrobić demolkę ze mnie. Pamiętam, byłem na obozie w Zakopanem, kiedy Gołcik się szykował do Diego. Oglądałem ku fakcji, bardzo dobrze pokładany jak na takiego dużego chłopa, natomiast ewidentnie przewaga szybkości będzie tutaj bardzo duża. Jak te kilogramy mają zagrać, to mam wrażenie, że mają zagrać dopiero trzeciej, czwartej rundy, kiedy no rzeczywiście już trochę te nogi twoje siądą. Myślę, że na początku ta przewaga szybkości to jest ten główny faktor, który będzie po twojej stronie, tak? Tak, i mi się wydaje, że też im dalej w las, to ja będę wyglądał lepiej na tle przeciwnika, bo jestem pewny swojego cardio i nie muszę kalkulować, tylko po prostu wchodzę z akcją, kiedy chcę, nie muszę myśleć i walczyć zachowawczo. Chodziło mi bardziej o to, wiesz, że te kilogramy, które się na tobie uwieszą, w pierwszych minutach nie zrobią na tobie wrażenia, tym bardziej, że ten background zapaśniczy, więc tym bardziej no, będziesz wiedział, jak z tym sobie poradzić. Natomiast te kilogramy grają czasami rolę właśnie w tych późniejszych rundach, o to mi chodziło bardziej. Możliwe, może się przekonam jutro. Po to są kategorie wagowe, żeby właśnie były równe szanse, ale to właśnie w Gromdzie jest piękne, że mogą się sprawdzić dwaj mocni bijący, zupełnie inni. Pomimo, że rozmawiam z gościem, który będzie o głowę niższy jutro, to mam wrażenie, przynajmniej w moich oczach, że jesteś nieznacznym faworytem, natomiast Słomka ma fajną jedną broń, która na ciebie akurat będzie groźna, czyli prawy podbródek. On chyba, Joker może jeszcze równie dobrze bije podbródkiem tutaj, a na ten podbródek trzeba będzie uważać, bo nawet jak obniży tą pozycję, a on wejdzie ci tym podbródkiem, no to może ci zapać siłę na siłę. Tak, no oczywiście będę musiał być czujny od samego początku i właśnie uważać na ten cios, ale tak naprawdę ja sobie podbierałem sparring partnerów, bo gdzieś myślałem, że będzie Joker walczył i się szykowałem na najlepszego i sobie podbierałem podobnych do niego i właśnie takich, co biło duży, tym prawy podbródek, więc mam to przerobione i jestem na to gotowy. W tej prasówce Gromdy mówiłeś o tym Scarface'ie, że być może rewanż. Masz to w głowie, bo chyba jemu jednak bardziej powinno na tym zależeć. Tak, ale mi też, bo gdzieś ten nieprzepisowy cios mi się wydaje, że może miał, może nie wpływ na zakończenie walki. To mi w sumie może tak nie zależy, bo zwycięstwo jest napisane na moim koncie, ale obiecałem mu, że zaraz na gorąco, że oczywiście, jak będzie tylko możliwość, to robimy to. A poza tym ja to biję się z tym, kogo da organizator. I jak będą chcieli tej walki
a kibice pewnie będą chcieli, to będzie ta walka. Dobrze, ja wysunąłem taką teorię, że zwycięzca waszej walki będzie już bardzo blisko walki o pas. To kto jutro do hotelu Imperium wraca z pasem? Diego czy Balboa? Wydaje mi się, że Diego, bo jest bardziej poukładany technicznie. Nie chodzi mi o poukładanie techniczne stricte w walce. Też po prostu nie wkrada się w jego ruchy, nie wkrada się chaos. Okej, okay, styl robi walkę, a tobie kto by bardziej pasował? Tak czysto teoretycznie, bo Somka ci jutro postawi pewnie mocno opór, a tobie kto by bardziej pasował, Balboa czy Diego? A, ogólnie z tych trzech to Słomka. A poza Słomką? Ale, kurczę, w sumie sklasyfikowałem, że Diego wygra, no to chyba z Balboą, bo gdzieś zauważyłem jakieś tam jego słabsze strony i na pewno widzę więcej słabszych stron u Balboły niż u Diego. Tylko porównując do tych dwóch przeciwników, bo jest też bardzo mocny i jak będzie, to się przekonamy jutro. Przecież to nie jest tak, że jest skazany na porażkę. Dasz się wypuścić na typ jutrzejszej walki, jak się skończy twoja walka oczywiście ze Słomką? Ja wychodzę po zwycięstwo i nic innego mnie nie obchodzi. Na pewno nie na punkty. To też jest piękne w gromcie. Dzięki bardzo. Dziękuję.